Prawie wszystko spakowane. Muszę biec już na przystanek. Chyba wziąłem z domu wszystko. Zdążę, chociaż było blisko. Hej, kierowco, jeszcze ja! Co za rozpoczęcie dnia! W samą porę dojeżdżamy. Zaraz lekcję zaczynamy. Pierwsza jest litera O. Łóżcie ją raz, dwa. Ja już mam! Ja też skończyłem! O nie! W domu zostawiłem. Ale pomysł pewien mam. Narysuję wszystko sam. Moje A już jest skończone. Ale my już B mamy zrobione. Szybko, szybko, bo czas leci. Ha, pokazujemy dzieci. Tyle dzisiaj było w planie. Teraz czas na ocenianie. Ale fajna lekcja była. Mnie ocena przygnębiła. Może jakoś mu pomogę. Paski z naszych uciąć mogę. Potem wszystkie części skleję. To pomoże, mam nadzieję. To dla ciebie, drogi lwie. Lekcja znów zaczyna się. 1+1 ile nam da? Przecież wiemy, to jest 2. Ups, było do góry nogami. W swym pociągu uciekamy, bo za sobą żuka mamy. Lepiej nie ruszajmy się. To wygląda bardzo źle. Zaraz nas zaatakują. Zobacz, żuka kształt przyjmują. Nikt tu nie pokona mnie. No to zaraz zdziwisz się. Łatwo się nie poddajemy. Twój róg bardzo chętnie zjemy. Teraz pociąg szybko zmiana. Bitwa znów będzie wygrana. Wszystko na swej drodze zjemy. Jak się teraz stąd wydostaniemy? Zjedz truskawkę zamiast mnie. Ale super pomysł mam. Więcej im owoców dam. Użyjemy tych z koszyka. Każdy zarazek poznika. Mamy sok z witaminami. Przyszła pora skończyć z wami. Zaraz kobójcy atakują. Sokiem wroga wyeliminują. Szybkie strzały i po sprawie. Nie ma ich już wcale prawie. Znów do pociągu swego wsiadamy. W kolejną podróż dalej wyruszamy. Co mnie dziś spotka? Zajrzę do środka. Wchodzę tam. Kogo tu mam? Do wanny wskakuje. Coś mi nie pasuje. Prawdziwą wodę mam. Trochę ci dam. Czy ty oszalałeś? Wodę rozlałeś. Smacznie sobie chrapię, a woda tu kapie. Ojej, co się stało? Ale się rozlało. Suszarkę mam. Wysuszę to sam. Tu kartek kilka. Jeszcze chwilka. Ręce przy sobie. Brudne masz obie. Więc wytrę tu może. To nie pomoże. To może o zasłonę nową. Masz coś z głową? Idź i te ręce umyj w łazience. Dobrze, wyszczotkuję ręce. Możesz teraz czytać więcej. Nie ma tu mamy. To wcinamy. Marchewka? Ble! Przyłapałam cię. Tylko słodkie je. Nie udało się. Zjem sobie loda. Oj, jaka szkoda. Jak mi smakuje. Zaraz zwariuję. Ale kolorowe. Mam wzory nowe. Wiem. Zrobię test. Co to jest? Nabrałam się. Masz szczęście, lwie. Zmienię je raz, dwa. Udało się. Co ty pleciesz? Ach, to telefon przecież. Wreszcie skosztuję. Wody potrzebuję. Awaria, o nie. Po pomoc dzwonię. O nie, telefon mój. Szybko daj mi swój. To czekolada? Jest na to rada. Nie będzie się lało. Sprzątaj śmiało. Najpierw wy dwoje. Ale się boję. Patrz, jakie plasterki dają.
Mnie tu nie zatrzymają! Mamo, już byliśmy! I zdjęcia dostaliśmy! Mam dla was nagrodę! Lody na ochłodę! A ty, mały lwie? Ja bałem się! Szybko wracaj do kliniki! Po co te zastrzyki? Strzykawką torty robi! Może ze mną zdjęcie zrobi? Pięknie pani dekoruje! Też coś pani namaluje! Uśmiech proszę! Zdjęcie ci przynoszę! Mam ślad na ramieniu! Czy to po szczepieniu? Szybko spróbuję! Tortem smakuje! Teraz bez patrzenia! Ruszaj do szczepienia! Nic nie zrobili wcale! Widzę plaster doskonale! Lody też dostanę? Tak jak obiecane! Pompa dzisiaj dobrze działa! Trzęsie się tu ziemia cała! Wszystko jest pod kamieniami! Ropa płynie strumieniami! Z kombajnu skorzystajmy i ten wyciek powstrzymajmy! W beczce wiertła umieścimy i się w ziemię zagłębimy. Już na miejsce docieramy. Nawet pomoc tutaj mamy. Trzeba popchnąć tamtą skałę. Rozwiązanie doskonałe. Dobrze poszła nam współpraca. O-o, lecz ciśnienie szybko wraca. No i na nic praca cała. Jeszcze wiertło nam nie działa. Kryształami wam pomogę. Z nimi wykopiecie drogę. W drogę, moi przyjaciele. Wnet wykopiemy tunele. Wokół ropy się kręcimy. Zaraz sprawę zakończymy. Pora na me uderzenie. Lecą w dół wszystkie kamienie. Strumień jest zablokowany. To kolejny dzień udany. Wracaj tutaj do mnie, lwie. Czemu skała trzęsie się? Widzę cię obok wulkanu. O-o, potrzebuję szybko planu. Potrę lampę, wezwę Gina. Zaraz zmniejszy się ta psina. Zatem psa już z głowy mamy. Do dinozaurów świata ruszamy. Podróż w czasie rozpoczęta. Jakie duże te zwierzęta. Nawet smoki latają po niebie. Gdzie jest ta figurka mała? Ale pięknie błyszczy cała. Łapmy szybko tego lwa. Lepiej znikam stąd raz, dwa. Tu się kończy uciekanie. Czeka cię na pięku stanie. Pożałujesz tego mocno. A co to takiego? A, widzę potwora. Chyba stąd uciekać pora. Ginie, pomóż mi zejść, proszę. A figurkę stąd wynoszę. Nie pozwólcie uciec lwu. Wy pastujcie sobie tu. Czas do domu wysłać lwa. Dobre zakończenie dnia. Czas na spacer i spokój wszędzie. Czy masz dla mnie dziś żołędzie? Jesteś najlepszy, mój drogi lwie. Żołędziu do dziupli zaniosę cię. Wszystkie drzewa do wyrwania. Hej, to wiewiórki dom do spania. Nie obchodzi mnie twe zdanie. Przyjaciele, przybywajcie i tę pracę zatrzymajcie. Lećcie do mnie jak najprędzej, pomoc mi potrzebna będzie. Co się dzieje, młody lwie? On maszyną drzewa rwie. Ciuchcia zaraz go zatrzyma. Nie pomoże mu maszyna. Czas zakończyć wyrywanie i o drzewo przepychanie. Chociaż wcale tego nie chcę, w walkę włożę całe serce. Hej, zepsułeś mą maszynę! Bo chciałeś wyrwać tę roślinę. Odejdź stąd i już nie wracaj. Czeka nas z drzewami praca. Już podstawiam te wagony, by park znowu był zielony. Ręce transformera szybko działają. Drzewa do ziemi wracają. Teraz, gdy w domu spokój panuje, schrupie żołędzia tak pysznie smakuje. Czy ktoś tu nakarmi mnie? Tato, nie śpi, obudź się! Chwila no i znowu śpi. Może mama da coś mi? Ona też śpi jak na złość. Jeżdżenia mam już dość. Hurra! Nasza sąsiadka przyjechała. Może ona by mi coś dała. Niech pani chwilę poczeka. Może chcesz trochę mleka?
Zaczekaj, wrócę, lwie. Wreszcie się dzisiaj najem. Jakie ładne rzeczy mają. Dobrze się tu ubierają. Ale najpierw musisz pomóc nam. Ja dziś chyba pecha mam. Tutaj ropę wydobywamy. Tobie coś mniejszego damy. Ojej, ropa wylatuje. Rurę szybko zamontuję. Jedna beczka napełniona. Idzie prosto w me ramiona. Ciężarówkę pełną mamy. Za to dużo zarabiamy. Ropa w naszej okolicy. Biegnę szybko do piwnicy. Skończą się nasze kłopoty. Mamo, tato, do roboty. Za narzędzia się bierzemy. Może skarby tu znajdziemy. Zaczynam od tej ściany. Oby plan był udany. Chyba mi nie uwierzycie. To zmieni nasze życie. W ładnym domu zamieszkamy. Już wasz pałac ustawiamy. Ojej, co za pech. Co teraz zrobimy? Łapcie za linę, nim dom stracimy.